No i dobra, pierwszy dzień po świętach. Startujemy wraz z grubej ruby. Pizza z placu Wolnica. Ogarnąłem sobie te hamulce trochę. Przeleciałem i pą tarcze hamulcowe. Całe czarne były. I cały syf z ulicy. Wszystko osiadło na nich. To nie miało prawa hamować. No i co? Stój, panie, sobie przejadę. Dzięki. Już powinienem być na miejscu w sumie. Tu się nie mogłem wygramolić z domu. Już nawet Glovo powiadomienie mi wysłał. Jak zarówno jaki klient, taki restauracja czekają na mnie. No teraz coś mi znowu skrzypi w pedale. Ja pierdzielę. Jak ja zakończę karierę na tym delivery, to ten rower się na złom nawet nie będzie nadawał. Te pedały mają może tydzień. Dzisiaj pełnię mamy. Dzisiaj ma być trochę chłodniej jak wczoraj. Ale byleby nie padało. O kurwa, traktor. Cztery minuty, a tak nie pośpieszali. Została będzie gdzieś pod Wawel. I to fajnie, blisko. Dobry. Ja mam 751. Ja zostawię chwilę na pole. Pani lekko zdziwiona numerem 751. Się okaże, że w ogóle tego nie zrobili. Coś mi zmienili na 829. O, no proszę bardzo. No to super. Dziękuję bardzo, do widzenia. No to zajebiście mi zmienili. Z traski na półtorej kilometra
na 6. Gdzieś na prądnik muszę dymać. Powietrza miałem sobie dopompować w oponach też. Nie zdążyłem. Z początku zapomniałem, a potem już nie zdążyłem. Będzie lepsza przyczepność, ale troszkę bardziej się umęczę. Bym miał przejściówkę, przedstawię ten na byle jaką stację podjechał. Jest impreza. A, hamulce lepiej łapią. No, to żebym skręcił. Baw się telefonem dalej. Nadajesz na innych, a to samo robisz. Że nie bez przyczyny to zamówienie się zmieniło. Coś czuję w kościach, że zaraz będzie pilotów, a zaraz po pilotów będę po hucie jeździł. Znowu tym tunelem. Okay. Dzień dobry. Mamy tą stópkę, tak? Tak, tak. Ten momencik. Dobra, resztę od razu. 18 zł. Proszę bardzo, smacznego. Do widzenia. Do widzenia. Carrefour na Pawie. To ci dopiero numer. Trzy kilometry. Ale jeje, to nie pedał skrzypi, tylko mój but.
Mamy pierwsze z 12. W 12 muszę dzisiaj zrobić. Ten bonusik z wyzwania. 4 dyszki piechotą nie chodzi. No, nie z pilotów, ale z pawiej. Ale dobrze myślałem, że na huty mnie wyjebie. No, ty stój w chuju dalej. No, zjechać. Kurde, ciężko mi się jeździ przez to powietrze. Ja pierdzielę. A raczej nie kieruję się w stronę domu, żeby wskoczyć szybko popumpować. Bo tą przejściówkę chociaż wziąć. Delikatne wrażenie, że jedę dookoła. Ale nie znam tutaj terenów, żeby coś skrócić. Trzeba jechać tak jak mapa prowadzi. No, mijaj, że mnie ziomuś, bo chcę skręcić. Jeszcze jeden. Żebym się nie zapomniał na szlaku, do Biedronki nie pojechał. To jest Carrefourka, pierwszy raz będę robił. Nie wiem, czy ten Carrefour w galerii jest? Wygląda jakby tak. Nic, będziemy szukać. Ja mam zjechać na dół, nie. Ulicą mam jechać. Do góry? Nie, rozdupną tymi autami. Co i tu? Ja pierdolę. Że kurwa wymyślił. Zresztą kurwa nie wyjadę. Ja pierdolę. Ale żem się w dupcu. Dobra, jednak trzeba wypierdalać stąd. Normalnie głównym wejściem weź. Lepiej będzie pieszo poszukać. Proszę, ja stąd kurwa wyjechał teraz.
Bo my jesteśmy po... Kurwa, wyjechałem. Niemożliwe. Teraz mi kurwa anulują to zamówienie. Chuj wie, że to ten Carrefour jest. 15 minut w dupę, ja w tym samym miejscu. Sorry, wiesz może, że tu Carrefour jest? Hmm? Carrefour. Tak. Jest po tej stronie, ale... Tak, tutaj, po tej stronie, po prawej stronie. Dobra. Do tylko znowu... Dzięki. Proszę, Carrefour jest na tym poziomie, czy wyżej? Wyżej. Dobra, dzięki. Dzień dobry, Globo się ubiera tutaj, czy? To ja mam z panią numer 940. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pierdolę, jakie to jest Coco Jumbo. Kurwa, nigdy więcej z Galerii Krakowskiej zamówień. Kurwa, no chyba, że McDonald's na razu na wejściu. A nie jakieś Carrefoury, gdzie całą galerię trzeba przejść. Ja lampki to chuj włączę. Bądź widoczny, bądź bezpieczny. Nie, jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Tak to leciało. Więc się jeszcze jest gorzej jak wczoraj. Minęła godzina 10, a ja dopiero jadę z drugim zamówieniem. Jeszcze na taką odległość. Czyli z dzisiejszego wyzwania też wielki chuj bąbelki będzie. Znowu sobie Garmina nie włączyłem na rysowanie trasy. A już zrobiłem 15 km. A mam nadzieję, że jak już zawiozę to zamówienie, to po dwóch takich długich kolejne będzie rzucać jakieś podwójne, żeby się tu wyrównało na jakieś bliskie odległości. Kojarzę tą drogę. Ja tędy jechałem, wtedy tak nieodśnieżone było. Ale tu kurwy leciały. I pomyślę, że pod spodem taki ładny asfalcik był. Teraz to się płynie tutaj. Jest to jakiś przejazd? Jest, dobra. Jeszcze ja, Gosiu. Dzięki. A co, tu w lewo? W lewo, dobra. Chuj wie, gdzie ja jestem.
kurwa, dzień bez wyjazdu na zadupie, dniem straconym. Są to jakieś numery? Dzień dobry. O, dobrze, paragon w środku jest. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jak gdzie jest stąd, powstańców? Piwniczka Biedronki. Gdzie to jest? Kurwa, zawróć. Ja pierdolę. Dwie minuty wcześniej by nie mogło przejść. Muszę sobie jakieś większe te grypy kupić. Albo jakieś... jakieś takie wyprofilowane. Sen nad wiatrzki mnie rypią. Gdzie się odbiera? Normalnie w sklepie czy od tyłu? U nas się odbiera z rampy, więc pewnie też tutaj. Idę, zadzwonię, zobaczymy. Dzwoneczek. Telefon sobie, jakiś numer będzie. Wina panna zamawia. Ktoś się otworzy? No tutaj jest trochę, to odbiorę dobrze. Gdzie ja mam tam w ogóle jechać? Mariana Majewska. Dobry, 133. Jaki? 133, jakieś wino. Dobra. Nie ma sprawy, mam czas. 133. Wino. Ano, pokaż. Tak. No. Dziękuję. Nie ufam. Dostawa to parku lotników. Sklep chyba. Fajne elektryki mają. Chyba w dość dobrych pieniądzach nawet. To jest gdzieś skrót. W stadzie tu jechałem, jak śnieg był. I chyba lepiej było, jak był ten śnieg, niż to było to teraz. Podbatujemy trochę tą lampeczkę. Kurwa, trochę niezbyt oponki mam na taki teren. Kurwa, szkła. Ja pierdolę.
Co za kurwy z tymi butelkami. Chuje je rozbijają. Ale za to jechałem tu tym pasem startowym. W zimie jak był śnieg, to myślałem, że będę zęby zbierał. A teraz jest elegancja Francja. Teraz trochę błotka. No dzisiaj wycieczka będzie zajebista, przecież to kurwa pływa wszystko. Jak ja tu mam jechać? Tam nie będzie jakiś asfalt szedł przy tym, przy tej blasze. Już tu nie przejadę za chuj. W chuju to mam, że tam będzie przejazd. No, znacznie lepiej. Halo, dzień dobry, wie pan co, ja jestem z Globo Kurierem, ja przyjechałem z zamówieniem. Jestem pod drzwiami drugimi, tak pod, od 71 do 72 mieszkanie. Nie bardzo wiem, jak użyć tego domofonu. Jakby. Dobra, dobra, dzięki. Dzień dobry. No, tam mi pan otworzył na dole, a tu zgłupiałem i nie wiedziałem. Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. Całe 52 zł w 2 godziny. No, zajebisty wynik. W ogóle nie wiem, co ci ludzie w tych mieszkaniach czy mają. Kurde, w niektórych blokach to ochrona. Dwa domofony, żeby się do domu dostać. A u mnie na chacie się nawet brama nie zamyka gówno. Jest wyjście? Dobra, jadę tam skąd przyjechałem. Jakie sloty otworzyli znowu? Na Sylwestra. Wy mi kurwa dzisiaj zamówienia dawajcie, a nie Sylwestra będziecie mi dawać sloty. Chuja, dotyknijcie. Jak ja mam stąd wejść? Bez jaj. Gdzieś tu powinien być guziczek. Gdzie? Tam jest. Ja pierdzielę.
kurwa, wszędzie szkła na rozbijane. Dobrze ten gość mówił. To jeszcze w ogóle tego pierwszego stopnia wyzwania nie zrobię na 19 zł za 6 dostaw. Może pokręcę się tam, ktoś wpadnie. Zobaczymy, czy ludzi też będzie tak dużo jak wczoraj. Wczoraj to się normalnie przez Floriańską, Grodzką się nie dało przejechać. Z Floriańskiej za 9 zł to jakieś krótkie będzie. Zapiekanki tam, co wczoraj byłem. Na Dietle. No i dobra. Nice. Ja wiem, że nie tyle to wczoraj, ale jest ludzi. Dzień dobry, 384. Super, dziękuję. Pierdolę, jadę w drugim kierunku. Ale trzeba się kurwa wydostać z tego buszu. Jadę dookoła, ale będzie luźniej przynajmniej. Też niezły banżaj. Ludzie ulicą chodzą. Ja pierdolę. Proszę bardzo. Dziękuję. Masz taka do idea. Dobra, czy 0,76 będzie? I spróbujemy. Dziękuję bardzo. Wyjątkowo szybko dzisiaj w tym
hamburgerem się owinęli. No dobrze, bo daleka droga. No i co, no i stąd pewnie znowu nic nie będę. Trzeba się będzie wracać na rynek. Zresztą sushi jest chyba w miarę dobre, bo często te 3 razy już są brałem. Nawet dawali 30% więcej kasiorki. To w sumie chętnie bym je wziął, jakby był. Żebym popierdolił. Nie miałem tu pierwsze. Betonowe płyty. Szosowcy lubią to. 10H. Ja mam 10F. SF. Dzięki. Dobry. Zamówienie. I tam szuk? 56 chyba. A to jest to? Nie, to jest inna kwota jakaś. Nie wiem o co chodzi, ale ja mi pan ma dać, mówię 56 zł. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zimno się już zrobiło. No dobra, coś wpadło. Kurwa, nie mam jak zaakceptować, bo auto oczywiście za mną musi jechać. Mackiewicze. Na 6 km na 16 zł. Szamaj. No to brałem tam hamburgery jakieś. Mackiewicza i mam z tym jechać na Rakowicko. Chociaż dobrze, bo pod dom. Znaczy pod dom jak pod domu. Bliżej domu. No to prowadź. Hej, prawie miesiąc temu byłem tu pierwszy raz. I ta droga jak wygląda, to wygląda. Bo praca się nikuje, do przodu nie posuwają. Ale to teraz tak jakby już ani but, ani pedału. Tylko to chyba nóżka ta, co bym na zipach ją zamontowałem. By się nie dało przykręcić. Na 100% będzie ona. Dwie i pół minuty jeszcze. A 172? Tylko jeden raz? No dzięki. No, z Rakowickiego już niedaleko na rynek.
coś tam się może zgarnie jeszcze. W sumie już zostało tylko niecałe 2 godziny. Nie nawojuję z tymi zamówieniami. O kurwa, znowu ten blok. Teraz już wiem, że się do ochrony dzwoni, żeby się bramka otworzyła. Kiedyś trochę się tu nagłówkowałem. Zakaz jazdy na rowerze. Sorry, kojarzycie może, gdzie to jest 20C blok? 20C. Aha, dobra, dzięki. Proszę pana, 20C. Tutaj. Okej, dzięki. Aha, bo jest klatka 15, a nie kurwa numer 15. Jasny chuj. 73. Wiecie, co oni mi gadają? 20, co jak? Widzę, że jest 14, 15. No to klatka 15, 14 i 16. Kurwa, ja pierdolę. Dzień dobry. Proszę bardzo, smacznego, do widzenia. Kurwa, uciekła. McDonald's floriański. Jadę po 7, a została mi, 2 godziny. A jeżdżę od 16. Żeby się to udało, to musiałbym naprawdę kruciakami podwójnymi rzucać. A ja na razie dymam cały czas po 5-6 km. Także jeżdżę swoje do 21. Spadam na chatę. Ja pierdolę. Idę z Dobra, ja mam H4. Dobra. Potwierdzone. 2,5 kimca. Haczek bez coli. Coś pięknego. Można pycić bez obaw. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Wzajemnie.
Doryńska, McDonald, znowu z tego samego miejsca, na Chopina. Coś ty, chłopie, robisz? Nie w tę stronę. Dzień dobry, EQ. EQ, tak? Pani robi tam. Super, dzięki. Dobry. O, proszę bardzo, do widzenia. To 15 minut do końca bloku ostatniego. Nie przedłużam już dzisiaj, nie chcę mi się. Jak coś tam jeszcze wpadnie, to zrobimy, ale wolałbym, żeby nie wpadło. O, jednak wpadło coś. Więc z czymś nowym będziemy jechać. Ciekawe, jak daleko. Czy mi czasu starczy? Na dębniki. No, to fajna. Fajna troska może być. W sumie niewiele na dłużej niż tak, jak mi teraz miał do domu wracać. Nie lubię tak przechodzić przez takie dwu- czy pasmowe ulice, kłopotać kierowców. Miałem tędy wracać do domu, ale stwierdziłem, że pojadę tam dookoła, żeby normalnie ścieżką. No to wpadło to zamówienie, wróciłem się i tak tym przejściem przeszedłem. Idź, proszę.